dzień dobry, oglądacie Dzień Dobry TVN, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Tym bardziej, że jest z nami Joanna Kulik, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, a złapać ją ze świata jak krąży, to nie lada, gratka. Wracasz z USA, tak. Z planu filmowego. Tak. Co to jest za film, bo wiem, że i reżyser, i aktorzy, którzy tam grają, to jest najwyższa top światowa półka. Tak, to jest film w reżyserii Michaela Keatona, Knox Goes Away. O seryjnym mordercy, który traci pamięć i on też reżyseruje ten film, także takie wielkie wyróżnienie i ciekawe bardzo doświadczenie pracować z kimś, kto pierwszy raz w życiu w ogóle, że ktoś, kto reżyseruje i gra główną rolę. Czyli on gra tego seryjnego mordercę? Tak. Niesamowite. Al Pacino jest też w twoich scenach? Nie, ale mamy tyle samo zdjęciowych. Okay. Ale mieliśmy się okazję poznać na planie. A kogo ty tam grasz? Dziewczynę Knoxa. Ale zabijecie? Ani. Nie powiesz właśnie. Nie, nie mogę takiego rzeczy. Ale czy to jest rola, w której jesteś obsadzona dlatego, że Annie, tak, dobrze? Tak, Annie, Ania, no... Okej, okay, ale tak. Dlatego, że ona pochodzi z Europy, czy grasz... Tak, nie, tak. Z Europy. No nie, nie mogę grać innych ról niż z Europy. Mam ale ty jesteś akcent, tam pozytywna, tak. Czy pomagasz mu zabijać? No jestem postacią pozytywną, choć jest to jakby film noir, także jest też taki duży odcień... tajemnicy, spokoju i takiego... Ma swoją tajemnicę i on ma swoją tajemnicę, bo to jest taka relacja, która rzeczywiście opiera się na tym, że oni gdzieś łączy ich uczucie, no ale no, jest to jednak no, film o seryjnym mordercy, więc jest to też jakby specyficznego rodzaju relacja. A jak ci tam funkcjonuje? Dobrze, ja w ogóle chciałam... też jakby sprostować taką, bo to jest strasznie dziwne, że od 3 lat mieszkam w Polsce i za każdym razem, jak gdzieś się spotykam, to wszyscy mówią, i co, wróciłaś? A jak tam jest? My też tak zaczęliśmy. Tak, a nigdy nie wyjechałam. Nie, wyleciałam na 2 tygodnie i 3 dni, to był krótki, bo to było 5 dni zdjęciowych, więc no, tak chyba tak najlepiej, że właśnie wylecieć, zrobić swoją pracę i wrócić do domu. No, ale też wyleciałaś do Francji i zagrałaś w thrillerze. Tak, i miał bardzo dobrą rzeczywiście oglądalność w Paryżu, bo trudno jest teraz jakby z widzami ponad 500 000 jakby widzów, także się cieszę. To był film, który był kręcony tuż po pierwszej pandemii w sumie, także po pierwszej jakby, po pierwszym lockdownie. Także. Ale po francusku tam mówisz, czy po polsku? Po francusku i rosyjsku. Świetlana taka postać. No czyli jednak wracasz cały czas, Sky. Tak. Ale to jest tak, że teraz głównie dostajesz propozycje takich ról międzynarodowych? Różne. Przychodzą międzynarodowe. W Polsce zagrałam w serialu, w filmie. Przed Kompromatem potem był Kompromat w Nowym Jorku z Rebeką Miller. She Came to Me, to będzie miało promocję, nie wiem już dokładnie kiedy. W Londynie po pajęczynie w Master of the Year jakby. I teraz ten film. Także różnie, no, w zależności jakie też propozycje przychodzą. Tyle zawodowo, ale grudzień to jest bardzo szczególny czas, kiedy pomagamy tyle, ile możemy i jak możemy. Wiem, że bierzesz udział w Szlachetnej Paczce. Tak, w różnych akcjach zresztą. Tak, to jest mi zawsze, to jest dla mnie strasznie bliska jakby inicjatywa, dlatego że sama jako dziecko bardzo dużo takiej pomocy otrzymałam od wielu, też się aż wzruszam, bo wielu ludzi mi bardzo pomogło po prostu, więc będąc po prostu z mojej miejscowości, gdzie dużo takich paczek sama otrzymałam, móc po prostu pojawić się w Hollywood, czyli totalnie z jakiejś takiej biedy wyjść do tego, co mam. Zawsze pomagam drugiemu człowiekowi i cieszę się, że ta akcja może cię przytulić, po prostu mnie tak wzruszasz sama. A wam też ciężko było po prostu. Ale nie odchodzi, po prostu to jest tak, że właśnie najgorszy jest jakiś taki rodzaj jałmużny, więc wszystko, cała pomoc, którą otrzymałam od wszystkich ludzi właśnie w Krynicy Zdrój, w pomocy stypendialnej, to była pomoc z szacunkiem, bo wiem, że ludzie po prostu wstydzą się o tą pomoc prosić, czują się gorzej, a Szlachetna Paczka, sama nazwa Szlachetna Paczka zresztą, która jest wymyślona, pomaga ludziom w szlachetny sposób właśnie, bez takiego poczucia możny, a zrobię tam paczkę komuś, tylko tak. Dzielisz się z drugim człowiekiem, możesz wybrać i to jest ważne, że do 9 grudnia można wchodzić na tą stronę www.szlachetnapaczka.pl
www.wspieramy.pl i pomóc tym ludziom, czyli wchodzi się na tą stronę, widzi się, że ktoś czegoś potrzebuje, bo czasami ludzie bogaci jakieś takie głupie rzeczy kupują, a ludzie potrzebują, nie wiem, Boże, szampon, proszek do prania, detergenty, chleb, kaszę, no takie, ta konkretna, takie lista, prawda? Konkretna lista, buty, ta panią, którą wybrałam starszą, ona po prostu, no bardzo jest takich dużo ludzi starszych, potrzebujących, którzy... Tak, ona jest osobą samotną, chciała mieć dzieci, nie mogła mieć tych dzieci, zmarł jej mąż, miała swoją siostrę, która jest zupełnie sama, ale piękne jest to, że jak na przykład wolontariusze zapytali, czego potrzebują, to ona poprosiła, że potrzebuje, nie wiem, jakiegoś takiego, no, że kwiatka, powiedziała, jaki kwiatek, że potrzebuje telefonu komórkowego, no bo dla starszych osób też jest bardzo ważne, jak są sami w domu, że oni potrzebują rozmawiać z ludźmi. Tak. Ja pamiętam, że pomagaliśmy kiedyś rodzinie takiej cioci, która na przykład, no, po prostu... Jak wymyślać pomoc? Na przykład, że nie wiem, na przykład są osoby starsze, na przykład, nie wiem, które na przykład, nie wiem, po prostu są same, nie wiedzą, co robić. To pamiętam, że wymyśliłam coś takiego, mówię, wiesz co, ciociu, jest taka osoba, która po prostu, ona, no, nie widzi i strasznie potrzebuje, żeby nagrywać jej jakieś audiobooki na studia i nie ma jej kto tego nagrywać. I ona, w sumie siedząca samotnie, nagrywała godzinami te audiobooki, bo w sumie to była jej pomoc, że ona jako osoba starsza może pomóc tej konkretnej jakby osobie nagrywając te rzeczy i to była pomoc dla niej. Ludzie chcą być potrzebni, więc jak mają taki telefon, ona nie ma tego telefonu, to ona może dzwonić. I to jest konkretna pomoc, tylko my nie wiemy jaka, więc to jest jakby lista, możesz wybrać tą rodzinę, możesz pomóc i przekazuje to wolontariusz. Też uważam, że to jest bardzo dobrze, że przekazuje wolontariusz, bo czasem ludzie się dziwnie czują, jak ktoś coś daje. Oczywiście. Czują się z tym źle, czują się gorsi, czują się niedowartościowani, a taki wolontariusz, oni badają potrzeby tej rodziny i z szacunkiem jakby dają dają tą pomoc, więc mi się wydaje, że to jest nieprawdopodobnie... piękna inicjatywa i odkąd ona się pojawiła, to zawsze z nią byłam i cieszę się, że ona nadal jest, bo to jest coś pięknego, jakby dobro, które zostało wymyślone. A dzieląc się z drugim człowiekiem, no też dajesz coś z siebie i myślę, że się też, lepsi. Też to jest ważne, no bo to jest mi bardzo bliskie, bo wiem, że czasem to są takie punkty, które mogą zmienić twoje życie po prostu i pchnąć do przodu. I zobacz, to jest takie proste hasło, tak łatwo powiedzieć, dobro wraca, ale ono naprawdę wraca. Tak. I też pewnie, jak czytałaś te listy, to wiesz, jak na przykład czytałam listę dzieciom moim, to moje dzieci nie mogły uwierzyć, że ktoś chce koc, czekoladki, herbatę, detergenty. Tak, po prostu to jest też tak, że dzieci mają... Dzieci nie mają marzeń wszystko, już na przykład, często. Tam Lego, to myślę, dokładnie. Że to pieniądze po to, że są zabawki, a jak na przykład byłam na przykład dzieckiem, miałam mało tych zabawek, to z drugiej strony rozwijał się jakiś taki rodzaj kreatywności i też tak myślę właśnie, że zawsze byłam wychowywana tak, że co masz, to dasz, czyli że dzielisz się z tym drugim człowiekiem. Mi się wydaje, że tego dzieci uczymy, żeby po prostu podzielić się cząstką siebie z drugim człowiekiem, to uczymy ich tego dobra. I to i tu też jest to, że dzielmy się dobrem po prostu z drugim człowiekiem i czasem ktoś ma mnie, ale nawet odrobinkę, to jest jakieś totalne dobro, które... No, egoizmu oducza. Jak jesteś w Hollywood, nagrywasz film, masz czasami takie wrażenie, że to jest jakiś sen, że to wszystko... Nie, nawet nie, że stricte taki sen, myślę, że bardziej podchodzę bardzo jak do człowieka, bo ludzie tak się jakby czasami ekscytują. Jestem dumna mega z tego, co robię, ale zawsze się staram podchodzić do człowieka jak do człowieka, nie, że to jest jakaś wielka gwiazda, tylko zawsze myślę, skąd jestem, skąd przyszłam, dokąd zmierzam i jakby też takie czasami właśnie różne pytania, musisz tam zostać, nie wiadomo co... Nie, jakby mam takie poczucie jakby polskości, swojego kraju, możliwości, które mi się przytrafiły, czasem też niemożności sprostania, bo to są strasznie trudne, skomplikowane jakby logistycznie, pogodzenie, podróże, jak to w ogóle pogodzić i z życiem rodzinnym, i z podróżami, i jaki balans w życiu znaleźć, ale właśnie ten balans mi się wydaje, że jest najważniejszy i dumna jestem z tego, co mi się przytrafia, ale i tak uważam, że pomoc drugiemu człowiekowi, to żeby się gdzieś nie pogubić i być dobrym człowiekiem, no to jest chyba najważniejsze, a te rzeczy są dodane. Jak są dodane, to wychodzą. Jak człowiek się tak po prostu fiksuje tylko na karierze, no to później
to jest za mało, mi się wydaje. Uważam, że to jest rzecz dodana i cieszę się, że mi się to przydarza. Dumna jestem z tego, ale nie jest to w życiu najważniejsze. To była dla nas bardzo ważna rozmowa, dziękuję za którą bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest w tobie tyle energii i tyle prawdy. Jesteśmy pod gigantycznym wrażeniem. Bardzo ci, kochana, dziękujemy. I państwa też zachęcamy do przyłączenia się. Jest czas jeszcze do 9 grudnia. Są też inne akcje, gdzie można i dla seniorów, i dla różnych ludzi. Ja się śmiałam, że na jednej akcji dla seniorów wszystkie dzieci, wszyscy seniorzy chcą spodnie numer 46 i kocyk, tak? Że to jest najważniejsze. Także, kochani, zapraszamy was do tego, bo to jest naprawdę coś, co sprawia, że my się też czujemy lepszymi ludźmi i możemy, tak jak Joasia, pomagać innym. A już teraz przenosimy się do Żanety Rosińskiej, która w towarzystwie Mikołaja za chwilę będzie ruszać na podbój nieba.